No i witamy, dzień drugi. Ekipa Wyspana? Tak, Wyspana. Jakoś tak słabo. Wyspani! Jak w tym lesie było? Ciężko. Ciężko. Wilcze kły, oczy i tak dalej. Słuchajcie kochani, a my właśnie schodzimy spotkaczmy na Kocierzu. A my sobie śmigamy szlakiem czerwonym na Pocujną. Przed nami takie delikatne podejście. Nogi troszkę odpoczęły. Widzimy się, mam nadzieję, na Pocujnej. Kiczora 758 metrów. Team już jest. Uśmiechnięty, zero zmęczenia. Nie było, że ja jestem zmęczony. Chociaż troszkę, jak widać, pot się leje, ale to dobrze. To znaczy, że filtracja płynów następuje. O to chodzi. Uzupełniamy wodę, robimy zdjęcia i lecimy dalej w kierunku Pocujnej i tam pierwszy punkt, oczywiście poza tabliczką szczytową, będzie chatka u Rafała na Pocujnej. Zdradzę wam tajemnicę, w weekend albo dla grup zorganizowanych, które wcześniej dadzą znać, Rafałowi czeka jedna z najlepszych, jak nie najlepsza, jagodzianka w Beskidach, w Beskidzie Małym. Pewnie dzisiaj jagodziany nie będzie, ale piecząteczka musi wjechać. My jeszcze z Izą robimy projekt 50-lecia oddziału PTTK Chałupa, więc zbieramy jeszcze pieczątki w tych miejscach, właśnie jak Pocujna czy Stoisko na Leskowcu. Dobra, koniec zadania, lecimy w teren, nie ma co, śmigamy. No i jesteśmy na Pocujnej. Doszliśmy. Powiem, że to ostatnie podejście takie delikatnie do góry dało troszkę potu na czoło. No ale co? Jest radość. Kolejna pineska na małym szlaku beskidzkim zaliczona. Przepiękne widoki. Dominik już przeżywa ekstazę pod tabliczką szczytową. Jedną oczywiście z tabliczek na Pocujnej, bo tam po przeciwległej górce, pagórku, jest drugi szczyt z trzech Pocujnej. I tam przepiękna panorama, zarówno taka panorama o 360 stopni, więcej widać, bo ten lasek tutaj z tego pagórka tam już nie zasłania, ale no jest fajnie. My czekamy na Izę. Takie warunki. Przesympatycznie, tak jak mówiłem, wchodzi się z zewnątrz. Fajny taras widokowy. Widać babią, jak w salonie. Ławy, kuchnia. Można tutaj sobie świetnie kupić jakieś jedzonko. Jagodzianki w weekend. A my tutaj sobie, co pani Iza, pijemy? Żateckiego. Zaróbeczka wchodzi, Żateckiego. Tam jest jakiś hydromasaż. Tak. Fit, to sprawy. Chłopak fit, Grześka przegryza tym, jest dobrze. Dobrze kochani, my tutaj uzupełniamy głównie wodę i lecimy dalej do drugiej chatki. Pokażemy wam klimat z lat 60. Kochani, schodząc od chatki Udafała w kierunku Łamanej Skały lub Madochory, jesteśmy na przełęczy Zakocielskiej. Szlak prowadzi tutaj prosto, delikatnym takim zniesieniem. Oczywiście idziemy szlakiem, natomiast warto odbić takim bypassem szlak żółty. Na drodze znajdują się dwie bardzo ciekawe rzeczy. Jedno to są przepiękne formacje skalne, do których was dzisiaj zabiorę, a drugą z tych takich fajnych rzeczy jest starego typu klimat lat 60. chatka studencka, na której się wychowałem, ale o tym więcej przy chatce. No i dochodzimy już do chatki pod Pocujną, chatki studenckiej, którą no, pamiętam już dobrze od 28-9 lat, gdzie tutaj z różnymi drużynami harcerskimi na różne
biwaki, rajdy, po prostu tutaj przybywałem. Nawet niegdyś w 2004 roku prowadziłem tutaj obóz wędrowny, którego trasa była z Andrychowa do Myślenic przez 9-10 dni. No, miejsce z klimatem, miejsce, które dla tego czas się zatrzymał. Niegdyś tutaj chatkowym był pan samochodzik, Leszek, a my co? Chodzimy do chatki, żeby zobaczyć, jak tutaj jest. Spójrzcie, o, błocone buty, czy od śniegu w zimie można sobie powycierać i kierujemy się, jak sama wskazówka oznacza, do nieba. Dzisiaj jest cywilizacja, jest zamek. Pamiętam czasy, gdzie od tej strony ciągło się za sznurek, skobel się do góry podnosił, drzwi się otwierały. Taka magia. Cześć. I spójrzcie, jak klimatycznie, jak fajnie jest po prostu w chatce pod Potrójną. I jest nasz tutaj kolega, musisz głowę zniżyć albo se przywali, dobrze? Dobra. I za chwileczkę pewnie lecimy dalej. Widzimy się pewnie przy rezerwacie Modora. Dochodzimy, jesteśmy już na Czarnym Groniu. Górna stacja kolejki i to, co ostatnio w mediach było publikowane jako kolejne stronisko, dom turystyczny czy miejsce, gdzie można odpocząć czy zjeść, na czerwonym szlaku pomiędzy Leskowcem, Madohorą a Potrójną. Pójdziemy zobaczyć, jak tam witają turystów, czy jest tam atmosfera, czy jest tam tylko komercja. A my za chwileczkę, tam są już tablice, rezerwat przyrody Madohora i podejście pod Madohorę, a później w kierunku Beskidka i Leskowca. O, początki, taka sala do konsumpcji, fajny, fajny widok. Jest ok. Przepraszam. Są jakieś magnesy. Dużo Czarnego Groniu, reklam na mnie dziwota. Czy takie coś jak pieczątkę u pani? Macie może pieczątkę już? O, super. Dobra, zaraz sobie poprzybiłem, dobra? Wszystko sobie pościągam. O, popatrzcie, tak wygląda piecząteczka. Duże zaskoczenie. Dobra, na chwilę siadamy, przybijamy pieczątki, no i za chwilę w drogę. No i wychodzimy, zwietrzyliśmy już. Na plus, że jest miejsce, na pewno. Na plus, że można tutaj coś zjeść. Myślę, że na stronie znajdziecie ceny. Nie sprawdzałem, czy są przyjazne dla turystów, czy nie. Na plus, że jest segregacja śmieci. Na plus, widzicie tam za mną, że jest miejsce na postawienie roweru. Jest pieczątka jako chatka pod łamaną skałą. Brakuje jeszcze takich gadżetów, jakiś tam magnes, jakiejś informacji o możliwości podładowania telefonu. No ale to jest początek, miejmy nadzieję, sprawdzimy za miesiąc, dwa na jesieni, jak się do tego przygotowali, jak odrobili lekcje z podpowiedziami. Co? Kochani, drugi to do wielkości szczyt Beskidu Małego. Łamana skała. Jesteśmy w rezerwacie. Rezerwacie to zostało utworzone w 1960 roku. Zresztą jest fajnie opisana informacja o tym rezerwacie. To już drugi nasz rezerwat. Wczoraj był Szeroka. Przy czym Szeroka, różnica między łamaną skałą a Szeroką jest taka, że Szeroka jest wyłączona z ruchu turystycznego, a przez łamaną skałę Madohorę rezerwat biegnie szlak turystyczny czerwony. I jak widzicie, żółty, który za chwileczkę, no może nie tak za chwileczkę, ale odbije na przełęczy Łanulki. Pani Izabela pokaże, jaką ma piękną koszulkę. Biegowo robi drugi challenge, czyli spina biegowo całą Polskę 726
kilometrów. Już tutaj stópka pękła, jest dobrze. Ma na to czasu, a czasu do końca roku? Ja myślałem, że całe życie, ale do końca roku. Tu jest pan Domino. Proszę, Dominiczek. Uśmiechnięty, zrelaksowany. A my co? A my teraz lecimy na dół. I wspomniane rozdzielenie szlaków. I ciekawa tutaj informacja na was czeka. Jak to z tą Anulką było. Nie będziemy spoilerować. Przybądźcie, poczytajcie. Zróbcie sobie tutaj przerwę. No i tutaj można spokojnie na przełęcz Kociersko, nawet do Porąbki. Porąbka za pora 7 godzin. A my na Beskidzie i Leskowiec. A później Groń Jana Pawła II, Stronisko. I później odbijamy. Rozstaje pod Mladą Holą. No to co? Delikatna przerwa. No i dalej wędrujemy. Ekipa się schodzi, uzupełniamy wodę i lecimy. Miałem zrobić nagranie o Leskowcu, bo już jesteśmy, ale kolega Dominik rozpieprzył system. Pyta się mnie, czy Kabanowska. Po prostu chwila przerwy, wracam do was za chwilę. Jak tu nie skorzystać z Kabanowska? No dobra, kończymy Kabanowska. Na ławeczce się przetasowało, pojawiła się pani Izabelka. Dobiegła, jak to jej koszulka mówi, dobiegła do nas. Ale mówi, że tu w Borowinie jeszcze jej dusza się błąka, więc dajmy jej chwilę oddechu. Tam nasz logistyk schował resztę kabanosów, zarządził, że później reszta. Tak jest. Dlatego ja się jeszcze, popatrzcie, delektuję. No i co, kochani? Jesteśmy na Leskowcu. Stwierdziliśmy z Izą, że jak nie Leskowiec, pusto, nikogo nie ma. Minął nas jeden biegacz. Na łamanej skale trójka turystów. No i po prostu pustki. O, wchodzą jacyś turyści. Proszę. Więc takie znikome ilości dzisiaj ludzi na małym beskidzkim szlaku. To co? Do Stroniska. Zareklamowałem żurek na bogato. Z ziemniaczkami, jajeczkiem i kiełbaską. Więc idziemy się posilić czymś ciepłym. I suniemy dalej szlakiem czerwonym Krzeszów. No dobra, kochani, jesteśmy w schronisku na Groniu Jana Pawła II pod Leskowcem. Popatrzcie, jaki tutaj fajny widoczek. Jest przyjemnie. Można sobie tutaj usiąść. O, ostrość mamy. Pamiętajcie, że płatność tylko gotówką tutaj. To jest dość bardzo ważne. Pani Izabelka, odstajemy. Żurek na bogato. Już chyba 30 któryś raz jestem w tym roku na Leskowcu. I żurek na bogato zawsze wchodzi dobrze. No to co, smacznego, a my później czerwonym szlakiem beskidzkim dalej podążamy. No dobra, zeszliśmy ze Leskowca. Jesteśmy chyba blisko Krzeszowa. Nawigacja gdzieś pokazuje, że 850 metrów Lewiatan. Zrobimy tam zakupy. No i nam pokazuje, że tam też będziemy mieć nocleg. Kończymy drugi dzień powoli. Określiliśmy, że ile Izabelko mamy kilometrów dzisiaj? 19 kilometrów plus 850. Braknie nam trochę, więc wymyśliliśmy z Dominikiem, że będziemy musieli pogonić wokół Lewiatana, żeby tak dobić 20 km na dniówkę, nie? No, pasuje. No, a w sumie co powiedział Dominik, co? No, Iza ma ten telefon, co liczy kilometry, to niech ona biega, nie? Okej, okay, to my posiedzimy przy kabliczce, proszę. Dobra, ogłaszam konkurs, kto chętnie. Proszę. Walniemy z Waśki. A Izabelka, o proszę, już gotowa. To co, Iza? Gotów! Biegnij, run! A przecież patrz, jak mijali ci dzisiaj ci wszyscy biegacze, tak wiesz, nie? Nie wiem jak oni to robią. Kochani, ja też nie wiem jak oni to robią. Natomiast powiem wam, że na Leskowcu, w Słonisku spotkaliśmy dwójkę, która tak samo jak my robi od tej samej strony, czyli od Bielska, od Staconki, mały szlak beskidzki. Tylko taka mała różnica. Oni wystartowali dzisiaj. Mieli już na liczniku 40 km na Leskowcu, na Stronisku. Do Zembrzy spytali się, ile jest czasu, ile kilometrów. No i mówią, że jeszcze od Zembrzy 7,5 km mają do Marcówki, to mają nocleg. Czyli chłopaki ponad 60
kilometrów w ciągu jednego dnia. Szacun wysiłkowo, natomiast krajobrazowo znacie mnie, nie ma czasu na zatrzymanie się, zdjęcie, pstryknięcia, pogadania głupio z Izomo o tym liczniku i tak dalej, nie? Kochani, powoli drugi dzień, no uważamy, że prawie za zakończony, tak? No prawie tak, no. No, pokażemy wam Lewiatan, że myśmy tam doszli. No a jak Iza będzie krążyła w kółko, to też wam to nagramy. Trzymajcie się, a my suniemy na zakupy. No i co? Krzeszów, Lewiatan, pani Iza, zmęczona, ja też. Dominik już dawno umarł, pochowaliśmy go tam pod Lewiatanem. Jest dobrze. Zmęczeni, szczęśliwi, drugi dzień, dobieg końca, trochę w nogach, 40, z jakiejś 47 koło 50 km, policzymy, damy tutaj na dole informację, ile to było dokładnie kilometrów. Wybaczcie, jesteśmy dzisiaj już tak zmęczeni, że marzymy tylko o kąpieli i położeniu się. Dziękuję, zamykam dzień drugi i zapraszam na dzień trzeci małego beskidzkiego szlaku.